Robert Biedroń odwiedził w czwartek 16 sierpnia Ełk. Samorządowiec, były poseł na Sejm, publicysta, a obecnie prezydent Słupska zorganizował spotkanie na Mazurach, by, jak mówi, porozmawiać o tym, co jest ważne dla miast i ich mieszkańców. Czego zatem, zdaniem Biedronia, oczekują obywatele od włodarzy? Szczęśliwego miasta, tak jak na całej ziemi. Jest 450 tysięcy miast i każdy mieszkaniec takiego miasta chciałby być po prostu szczęśliwy. Jak powinno to szczęście wyglądać? Włodarze powinni przede wszystkim rozmawiać z mieszkańcami. Jak nie rozmawiają, to jest problem. I dzisiaj zresztą mieszkańcy mają coraz częściej poczucie prawa do miasta, do tego, że mogą współdecydować o tym, jak wygląda chodnik, jak wygląda przestrzeń, jak wygląda park, jak funkcjonuje szkoła. Na spotkanie przybyło ponad 100 osób. Dlaczego przyszli? Dlatego, że jesteśmy bardzo zainteresowani tym, co Robert Biedroń powie, jakie będzie miał postulaty, jaką wizję Polski. Oczywiście jakby też obserwujemy i wiemy, czego się możemy spodziewać, ale bardzo nam się podoba do tej pory to, co Robert Biedroń mówi i bardzo jesteśmy zainteresowani takim spotkaniem osobistym. Mam nadzieję, że w Białymstoku też będzie niedługo. Polityk wydał dwie książki, Pod prąd oraz Włącz demokrację. Co ciekawe, ta druga powstała z myślą o dzieciach. Dlaczego ją napisał? Bo demokracja jest ważna, bo demokracja sprawia, że żyjemy w tym systemie, w którym możemy korzystać z naszych praw, możemy cieszyć się wolnością, równością, tymi wszystkimi wartościami, które dla większości ludzi na świecie są bardzo ważne. Robert Biedroń, pytany, czy będzie startował w wyborach na prezydenta kraju, oznajmił, że odpowie dopiero za 1,5 roku.